Hej, witamy Was w nowym filmie. Jestem tutaj z Melcią, która się przed chwilą obudziła. Także mam nadzieję, że uda nam się nagrać ten film bez komplikacji. Tak? Może coś tam poopowiada swojego. Tak, myszko? Będziesz grzeczna? Tak? O Boże. Ona jest śmieszkiem takim. W każdym razie przychodzę do Was dzisiaj z filmem. To jest poniekąd haul, tak wiecie, pół na pół. W każdym razie chciałam Wam opowiedzieć, jak Rossmann podchodzi do klienta i do promocji. To nie jest pierwszy raz. Koleżanka powiedziała mi, że w Rossmanie, jak kupimy 3 dowolne rzeczy z Maybelline lub L'Oreala, dostaniemy box, jeżeli się nie mylę, to o wartości 150 zł z 3 rzeczami kolejnymi. No i fajnie, mówię, super, jutro sobie pójdę i sprawdzę, bo akurat brakowało mi tuszu i kredek do brwi. No i poszłam do Rossmanna, patrzę, żadnej, ale to żadnej informacji na ten temat. Mówię, kurde, może ona drogerię pomyliła, bo wiecie jak to jest, może myślała o Hebe czy o czymś innym, nie wiem. I tak sobie myślę, szukam na ściance z L'Orealem, na ściance z Maybelline. Nie mogłam nic znaleźć, w końcu podeszłam do pani i mówię, przepraszam, nie wiem czy to u Was, ale koleżanka mówiła mi, że jest promocja, jak się właśnie kupi takie i takie rzeczy, to dostaje się box. A pani na to mówi, a nie wiem, w gazetce trzeba sprawdzić. Poprosiłam ją o to. Mówi, nie, w gazetce nic nie ma. Dobra, no to nie wiem, może to była promocja na inną, na inny rejon Rossmannów, bo to nie było w moim mieście. Może, nie wiem. No różnie bywa, czasami tylko na przykład jeden sklep jest objęty jakąś tam promocją specjalną. No i skoro w tym sklepie nie ma informacji, no trudno. No ale pracuje tam sympatyczna pani, która z którą zawsze gdzieś tam wymienię się miłym słowem, jak jestem w Rossmannie, czy tam Melcie zaklepi bardzo sympatycznie. I mówi tak, że jest ta promocja, ale oni nie mogą o niej mówić, bo jest tych boksów mało. No, powiem Wam, że w sumie słabe to było. Generalnie, no, dziękuję Pani, że powiedziała mi o tym i tak dalej, ale generalnie słabe jest podejście samego Rossmanna do promocji, no bo organizują coś, ale nie mogą o tym mówić, bo mają przygotowane mało tych promocyjnych zestawów. Nie wiem, jak Wy się na to zapatrujecie. Ja tam, wiecie, ja się cieszę, że doszły do mnie takie informacje, ale większość z Was nie będzie miała szansy skorzystania z tego. No chyba, że w Waszych Rossmannach mówią o tym. No to jest zupełnie inna sprawa. Dajcie mi znać, czy słyszałyście o tej promocji. Ja w każdym razie chciałam Wam powiedzieć, co kupiłam i co dostałam, co w tym boksie się znajduje, bo boks wygląda w ten sposób. Maybelline, L'Oreal, daj się zaskoczyć. Przedłuż lato makijażem. Tak wygląda całe opakowanie. Ja w każdym razie kupiłam wszystko na promocji i to za ponad minus 50%, wszystko, bo sprawdzałam na Paragonie. Kupiłam klasyczny tusz z Maybelline, ten fioletowy, ja go bardzo lubię. Nie będę teraz odkręcała, bo mam jeszcze resztkę tuszy, ale kiedyś bardzo często go używałam. Kupiłam tą moją... Proszę, Melciu. Ona ty podnosi głowę i zagląda, co ja mam. Proszę. Proszę. Taka jesteś grzeczna, że nawet nie wiadomo, że dziecko jest obok. Proszę. Kupiłam tą kredkę, którą pokazywałam Wam w ulubieńcach, tylko w odcienie brunet. I ona jest... puder. Ona jest chłodniejsza. Delikatnie. Ta, w sumie kredka wydaje się być dość czekoladowa, ale puder jest chłodniejszy na pewno od tej, którą ja mam. Ja mam chyba medium brown. I ta jest chyba delikatnie ciemniejsza. I to jest Maybelline Express Brow Satin Duo. Pokażę Wam napisy, bo niedługo ich w ogóle nie będzie, tak jak w tamtej kredce. Kupiłam sobie już Tattoo Brow. To też było na ponad minus 50% przecenione. Ja mam w odcieniu 130 Deep Brown. Nawet nie wiedziałam, że to ma odcień. Po prostu wzięłam taką, która była. I to jest ten taki mazak z trzema ząbkami. Czterema. Który... O, tu widzicie, ja sobie testowałam jeszcze coś innego. Który maluje, o, takie włoski.
No i powiem Wam, że nawet mi się to podoba. O, widzicie? I będzie można sobie domalowywać włoski. Ma bardzo ładny, taki ani za chłodny, ani ciepły odcień. Bardzo ładny, naprawdę bardzo ładny. I to by było na tyle, tak, bo miało być trzy rzeczy. I ja za te trzy rzeczy, już Wam mówię, tutaj kredka była minus 50, minus 50 i tak. Wszystko, tak, obie kredki były prawie za minus 60%, a tuż minus 21 zł, więc zapłaciłam za niego 24 zł. Dokładnie. No i co znajduje się w tym boksie? Nieważne, jaką kwotę wydałyście, ważne, że miały być trzy produkty, L'Oreal lub Maybelline, można chyba je mieszać. I dostajecie taki boks. I powiem Wam, że ja wiedziałam, co w nim będzie, więc dlatego się też skusiłam na to, bo skorzystałam z tych promocji, bo wiedziałam, co będzie i że będę z tego prawdopodobnie zadowolona. I jest Maybelline Superstay podkład 05 Ivory. Nie wiem, czy on nie będzie... to jest podkład, czy to jest... nie, korektor, przepraszam. Mocno kryjący korektor pod oczy. On ma taki odcień. Spoko, że on jest taki jasny. I jest bardzo gęsty, bardzo kryjący. On na pewno będzie dobry dla mnie na zimę, bo jak widzicie, jestem teraz dość opalona jak na mnie, ale pod oczami na pewno będzie spoko. Jest bardzo kremowy, bardzo. I wydaje mi się, że on zastyga. Następnie mam... właśnie, to jest liner, to jest kredka. Aha, to jest liner, ale on jest... Ja myślałam, że jest czarny, a on jest granatowy bardzo. Ło, wow. Spójrzcie, tak on wygląda. Powiedziałam już mojej mamie, że ona dostanie tą kredkę i jak będzie chciała, to ją dostanie oczywiście, ale jest granatowa. Wow, ładnie będzie oko wyglądało z taką kreską. No, przepięknie to wygląda, spójrzcie. Ja myślałam, że to jest czarny liner w ogóle, a to jest taka głęboki niebieski, 02 Blue Jersey. Okej. Okay. Bardzo fajnie wygląda. No i na koniec mam pomadkę z L'Oreala, tą taką... to chyba były te czekoladowe, tak? Eye Stand 117. No i to już zostanie u mnie, bo wiecie, że ja uwielbiam takie brązowe odcienie. Ale pachnie pięknie. W ogóle zobaczcie, jakie mam piękne lusterko. Ono jest chyba z Home & You albo z Homely. Home & You. Ja dostałam je od Liren. Bardzo dziękuję. One jest podświetlane LED-owo i ma powiększającą stronę. Zaraz sprawdzimy sobie. Wow! Piękny odcień. Ale piękne jest. Oczywiście to nie będzie dla każdego. Ale... W ogóle jakiej malutko wystarczy nałożyć. Jestem ciekawa, czy ona zastyga, bo tak się zachowuje. Ma bardzo lekką formułę. Przepiękny kolor. Oczywiście teraz tak, wiecie, pomalowałam byle jak te usta, no ale wygląda bosko. No, tylko że tak jak mówię, nie dla każdego, bo nie każdy lubi takie odcienie. Moim zdaniem jest piękny. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Wy pewnie w kamerze widzicie to troszkę inaczej. Zaraz zobaczę sobie podglądne, jakby to widzicie. No i dla Was chyba jest delikatnie ciemniejsza w kamerze, ale Jezus, przepiękna jest ta kredka niebieska. Pięknie wygląda. Ło, i ona się nie rozmazuje. Zobaczcie. Na korektorze jest mokrym. Ale czad. Super. Pomadka też zastyga. Także powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego boksa, z tej niespodzianki. Dziękuję, Rossmann, ale też
No nie wiem, może w innych miastach było inaczej. Dajcie mi koniecznie znać. Tak jak mówię, no może tylko w moim Rossmanie tak się zdarzyło, że o tym nikt nie wiedział. Chociaż koleżanka chyba w Słupsku była w Rossmanie, z tego co wiem, to też nikt tam o niczym nie mówił. Także dajcie znać i dajcie znać też, co o tym myślicie. U mojej mamy właściwie w Rossmanie też o tym nie mówili. Właśnie, to też jest zupełnie inne miasto. Tymczasem się z Wami żegnam. Dzięki za wspólnie spędzoną chwilę. Bardzo dziękuję Melci, że była taka grzeczna. Ona po prostu tutaj po drzemce teraz jest tak rozanielona, że nic jej do szczęścia nie potrzeba. Sama sobą się zajmuje. Taka jesteś kochana, tak? O Jezu. Śmiechotko moja. Boże. Dzięki, widzimy się w następnym filmie, buziaki. Pa! Pa, pa!